Witam wszystkich ponownie. I ponownie będzie to krótki news. Mianowicie wczoraj pierwsza dywizja kawalerii pancernej US Army z Fort Hood w Teksasie, jako pierwsza jednostka armii amerykańskiej, otrzymała nowe czołgi M1A2 Sepv3. To są już wozy konfiguracji seryjnej. No, i nareszcie doczekaliśmy ich wdrażania do służby, a nie tylko testów, zarówno w jednostkach wojskowych, jak i na poligonach badawczych. Jest to na pewno bardzo dobra wiadomość dla US Army. Przejmowanie tych wozów powinno następować bardzo szybko, bo i produkcja będzie dosyć intensywna. Mówimy tutaj nawet o produkcji wynoszącej ponad 100 wozów rocznie. To jest dużo jak na czasy pokoju w XXI wieku. Więc no miejmy nadzieję, że coraz więcej jednostek będzie te wozy otrzymywać. Miejmy też nadzieję, że w końcu też te wozy trafią z jakąś jednostką US Army tutaj do Polski. No, bo ja osobiście bardzo bym chciał się z tym wozem zapoznać bezpośrednio wejść do środka, zobaczyć, jakie zmiany zaszły wewnątrz. Bo z zewnątrz to aż tak tego nie widać, ale to, 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 to co w środku zmieniono, to, to jest istotne. No, ostatnio, w maju, teraz właśnie. Na poligonie Juma był prowadzony dzień otwarty i jeden z tych wozów był prezentowany tam, także dla publiki można było wejść do środka, oczywiście bez możliwości fotografowania wewnątrz, no ale już samo zobaczenie własnymi oczami, co tam w środku zmienili, bo bardzo ciekawe. No zobaczymy. Niektóre wozy w fabryce były malowane także w kamuflaż leśny. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że te właśnie wozy trafią do Europy, może nawet do Polski, gdzie będą składowane w Powidzu, w budowanej tam składnicy sprzętu dla Brygady Pancernej US Army. Także przekonamy się, jak to wszystko będzie wyglądało. No, a ja już mogę powiedzieć, że Parę zmian, tak zewnętrznie, wizualnie, w stosunku do pojazdów prototypowych, widać. Taką zasadniczą jest tutaj widoczny przy lewym tylnym reflektorze wydech, czy też osłona wydechu dla pomocniczej jednostki prądotwórczej. Mam troszeczkę zmieniony kształt względem tego, co było prezentowanego na prototypie. No, ciekawy jestem, ile więcej jeszcze zmian wprowadzono po testach prototypów. Przekonamy się z czasem na pewno. No, a tymczasem, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!